taki środek, a nie... Mam środek? No nie, no ja wiem, jedni woli środek, chyba jak skórki, nie? No, to skórka leży. Spójnie u ciebie. Jeszcze co to woli? Górę, skórkę, co tam, co z komu leży? Stara i nowa ten kombajn. Stara i nowa. No zaraz zobaczymy. Nie, powiedz lepiej jak... Szymon, ile lat ma ten kombajn? 9. No więc to jest kombajn 9-letni. Tak, pen. Mamy 3 kombajny. Mamy jeszcze klasa, który został z Łotnika, ale staramy się go sprzedać. Ale stawkę sprzedałem już, tak? Tak, bo to była 6-rzędowa. No ja muszę... Nie mam ludzi, no po prostu kupiłem pana Pawła, wykraczenia z panem Pawłem. Kupiłem tego od Polewa, tak? Wylądował drugie szliwa spokojnie, więc jest dobrze. On akurat stoi w przystawku do pojedzie, ale to jest, przystawka jest dobry firmy, kapela. Dobry, bardzo dobrze. Czasem wiedzieć dobrze, że Rosja jest największym producentem przemysłu. A oprócz tego, Rosjanie... Proporcjonalnie do innych najtańszych kompanii. Każdy przetarg był dla mnie. Taka jest cena tego, potem się dziwa. Wszędzie jak się dostaniemy parametry, parametry i cenę, to wygra. Uwaga, bo pan rektor będzie ruszał. Proponuje się odsunąć trochę. Ja stam kilku prowadzę. Rozjedzie. Ten jest włoski, właściciel z Jedwabnego Szlaku, czyli Chiny. Ale właściciel fabryki, bo fabryka jest w północnych Włoszech. Oni kupili tę tą markę, kilka fabryk, tak jak też Chińczycy kupili Volvo, nie? I on tam tą fabrykę, czy firmę w ogóle, markę Volvo postawili na nogi. Idziemy na kolację. I to jest taki globalny plan, cel. Na dzisiaj to jest 130 koni, ale w przyszłym roku już będziemy mieli 260. I no, plan jest taki, że no, plan wieloletni. Oni bardzo wolno realizują, nie pochopnie, ale krok. Chcą mieć. Parezin to jest firma rodzinna, też włoska. Produkują ładowarki i wozy paszowe, takie zaawansowane, bardzo zaawansowane. Tych wozów jeszcze na razie nie wprowadzamy, ale ładowarki, cała gama, nie będę opowiadał za dużo, bo ten jest tani. A ile konno tam? 55. 55, no. To dużo tańsze tych samochodów jednak. Tu jest kilka wersji opomnienia, że może być mniejsze, większe. Tak jak tu stoi, w jakiej cenie? 70 tysięcy? Około. Zależy od kompletacji. Z buzem, tak?
Przed ufustem, przed ufustem. Wersji podstawowej. Dzisiaj są bony proporcjonalne. Jak jest odmowa podpisana, to od razu pan Paweł trzeba się szybko decydować. Szybko, tak, szybko. Bo zabraknie. A jak gotówką to z pracy, to nawet nie może być. Kurczę, kierowcy. Jak nie mieliśmy szczęścia, że przyjechaliśmy tutaj. Nie, tu. Chociaż nie wiem, czy nie. No a właśnie, bo tam... Tak, rotor, w którym klepisko, ten cylinder się też obraca. Nie tylko będę.